Lewski Jan, Madziara Szymon, Dyrek Łukasz, Dyrek Michał, Czech Małgorzata, Cichocki, Aleksander i Wończyk Adrian. I rozpoczęli. Paweł na miejscu pierwszym, on wystartował z pozycji pole position, więc ma o wiele, wiele łatwiej. Czysty tor przed sobą, miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Póki co bezbłędnie to wszystko wygląda i wyszedł na prowadzenie. Jasne, jasne, bardzo dobrze. Tutaj kolejna hopka, to jest troszkę trudniejszy moment. Ale jak widzicie na załączonym obrazku, radzi sobie wyśmienicie. I teraz długa prosta, więc gaz do dechy. I zobaczymy, jak będzie wyglądał pierwszy ten czas tego przejazdu. 28,22. Póki co, oczywiście najlepszy czas tego wyścigu. I wciąż na miejscu pierwszym, bezbłędnie póki co to wszystko wygląda. Dodam, że jest tutaj wśród rywalizujących m.in. Jan Zalewski. To jest ośmiolatek, który doskonale radzi sobie, jak widzicie, również w tych zawodach. Jest Piotr Stankiewicz, Szymon Madziara, Dyrek Łukasz, Dyrek Michał, Wiończyk Adrian, Czech Małgorzata oraz Aleksander Cichocki. Tak wygląda ta rywalizacja. To jest lista zawodników, którzy startują w tym finale. A Paweł, według zapowiedzi, zresztą stary mistrz, stary wyga, doskonale sobie radzi. Tutaj troszkę zwolnił na tej hopce, ale zobaczymy, jak pójdzie teraz. Zna ten tor jak własną kieszeń, z tego co widzę. Doskonale wszystko jest prezentowane, bez większych błędów. Zostawił konkurencję z tyłu i to widać już teraz bardzo dobrze. On już, dopiero teraz oni skaczą, a on już jest w połowie toru, więc idzie mu naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Czwarta pozycja, ciśnie Madziara. Różnica między Stankiewiczem a Owieczką 3 sekundy. 3 sekundy różni biały model od tego pomarańczowego, który teraz jest na prostej. 3 sekundy. 3 minutes to drive. Taka różnica. Zobaczymy teraz. Utrzymał w dalszym ciągu Owieczka 3 sekundy. Paweł Owca prowadzi z 3-sekundową rezerwą nad Piotrem Stankiewiczem. Na miejscu trzecim jest Jan Zalewski, a czas wygląda póki co bardzo, bardzo dobrze. 28,22, 29,0, 22 i 29. Tutaj wyrównane są czasy, ale Paweł póki co na miejscu pierwszym. I ten czas już rośnie do ponad 4 sekund przewagi. Tutaj chyba już się nic nie zmieni, no chyba, że jakiś błąd na tej trasie się pojawi. Do końca jeszcze 2 minuty i 10 sekund. Cichocki, Aleksander. Taka jest kolejność. Model. Teraz przekracza pętlę prowadzący Paweł Owca. 6 okrążenie popełnił. Teraz Zalewski, Jasiu. 2 sekundy straty do Owieczki. Zalewski skoczył na drugie. 3 Madziara, 4 Stankiewicz. 5 Czech Marcin, 6 Dyrek, 7 Dyrek Michał. 8. I wracamy do kolejnego tego wyścigu. Paweł póki co na miejscu pierwszym, ale zmalała troszkę ta przewaga do 2 sekund nad Janem Zalewskim. Na miejscu trzecim Szymon Madziara. Potem Piotr Stankiewicz, Marcin Czech, Dyrek Łukasz, Dyrek Michał, Wiończyk Adrian, Czech Małgorzata oraz Cichocki Aleksander. Ostatnie 1,5 minuty przed nami. I za chwilkę wszystko wskazuje na to, że Paweł będzie dublował zawodnika, czyli Aleksandra Cichockiego, który jest na miejscu ostatnim. Zbliża się bardzo, bardzo szybko do tego zawodnika. Myślę, że jeśli nie popełni żadnego błędu, już za chwilkę będzie szansa wyprzedzić tego zawodnika, który jest na ostatniej póki co pozycji. Tak, i teraz prosta, piękna rywalizacja. Od zewnętrznej próbował i jest zdublowany. Piękne, piękny manewr, udało się Pawłowi. Gratulacje, numer 1, jeśli chodzi o ten wyścig. Póki co cały czas nieustannie prowadzi. No to już są 4, ponad 5 sekund przewagi nad Janem Zalewskim, ale wielkie gratulacje dla Janka. To jest 8-latek, który doskonale, jak widzicie, radzi sobie na tym torze. Ma talent chłopak, więc też mocno mu kibicujemy. Na miejscu trzecim Marcin Czech.
I ostatnie 8 sekund. Uwaga, moi drodzy, tu się już nic nie zmieni. Paweł na miejscu pierwszym, Jan Zalewski na miejscu drugim i Marcin Czech na miejscu trzecim. Gratulacje, Paweł. Dziękujemy serdecznie. I koniec tego wyścigu. Wszystko jest jasne. Paweł Zalewski, koniec. Paweł na miejscu pierwszym, Jan Zalewski na drugim. Piotr Stankiewicz na miejscu trzecim. Gratulacje dla wszystkich zawodników. Za chwilkę kolejni pojawią się na torze, a my wracamy również za moment.